Audycja sponsorowana. Podziel się sukcesem. Zaprasza Joanna Małecka. Dobry wieczór Państwu. Mamy wtorek, godzinę 20. Zaczynamy program Podziel się sukcesem. Cieszę się, proszę Państwa, że mogę się z Państwem słyszeć co drugi wtorek, bo te wszystkie reakcje, te wszystkie SMS-y, które Państwo wysyłają, te wszystkie wiadomości jeszcze bardziej utwierdzają mnie w tym, że po prostu warto to robić. I cieszę się też, że zaproszenie do programu przyjmują goście, którzy naprawdę chcą dzielić się swoimi sukcesami. To są czasami małe, czasami duże sukcesy. A w tym tygodniu mamy sukces nietypowy. Zaraz Państwu o tym opowiemy. Za dokładnie dwa dni, czyli 13 lutego, rozpoczynają się ogromne, przepiękne i w ogóle kwitnące targi ogrodnicze Gardenia. Także mam nadzieję, że spotkamy się z Państwem na Międzynarodowych Targach Poznańskich. I co nas czeka od czwartku i co ciekawego będzie można zobaczyć, dotknąć i podziwiać? Opowie Państwu Paulina Baniecka, dyrektor Targów Gardenia. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Paulino, czy Ty lubisz zieleń? Oczywiście. Zieleń jest kojąca, uspokajająca, przepełnia nadzieją. Także zdecydowanie bardzo lubię zieleń, wręcz kocham. Jestem miłośniczką kwiatów przede wszystkim domowych, doniczkowych. Niestety nie posiadam własnego ogródka, ale na balkonie hoduję lawendę czy na przykład pomidory albo paprykę. W ogóle hodowanie ostatnio warzyw i ziół na balkonach jest bardzo popularne. Tak, to prawda. Jest to bardzo popularny trend. Bardzo wiele osób w ten sposób tworzy swoją taką małą oazę zieleni, ponieważ nie każdy może sobie pozwolić na ogródek czy większą po prostu zieloną przestrzeń. Także tego typu rozwiązania, takie minimalistyczne, na pewno pomagają nam w powrocie do naturalnych korzeni. Czy ty masz swoje ulubione rośliny, które hodujesz w domu? Tak, ale są to bardzo proste w hodowli rośliny, między innymi skrzydłokwiaty oraz storczyki. To proszę bardzo, nawet sukienkę masz w liście, widzę, więc tutaj to powiązanie z zielenią jest ogromne. Tak, nie ukrywam, że bardzo lubię sukienki kwietne, także bardzo często takie noszę. Fajnie pasują też do projektu, którym się zajmuję. Poza tym idzie wiosna, więc też trochę zieleni nam się przyda na sobie. Jak najbardziej, oczywiście. No dobrze, wracając do tematu. Targi Gardenia, która to już edycja? 14. Czyli 14 lat. Mamy długą, długą historię, naprawdę bardzo przyjemną. Wywodzimy się z niewielkiego kiermaszu ogrodniczego, który zajmował jeden pawilon. Dzisiaj obecnie mamy tych pawilonów 6. Co ciekawego w tym roku szykujecie? Bardzo wiele ciekawych rzeczy, naprawdę bardzo dużo atrakcji. Na szeroką publiczność, czyli osoby, które są miłośnikami zieleni, ogrodów, roślin, czekają warsztaty, prelekcje, porady z znanymi osobami, które podzielą się wieloletnią wiedzą na temat ogrodnictwa. Mamy też wiele nowości, oczywiście dla prawdziwych pasjonatów, przede wszystkim kiermasz ogrodniczy, czyli możliwość zakupu wielkiej ilości kwiatów, roślin, bylin, cebulek, kłączy, narzędzi ogrodniczych, naprawdę szeroka oferta. No właśnie, ja w głowie cały czas mam ten kiermasz ogrodniczy, bo ja go bardzo lubię. Zwłaszcza, że teraz jest czas, żeby już pomyśleć, co sadzić, jak sadzić i gdzie sadzić. Jak będzie wyglądał ten kiermasz? Co będziemy my, poznaniacy, mogli tam kupić? Jeśli chodzi o kiermasz, będzie on zlokalizowany w pawilonie 6. Na uczestników targów będzie czekać grupa ponad 60 wystawców, którzy zaprezentują nowości roślinne. Od róż, poprzez lilie, tulipany, a także wiele, wiele innych gatunków roślin. Będą także drzewa ozdobne, drzewa owocowe, mniejsze i większe krzewy, narzędzia ogrodnicze, o których wspomniałam wcześniej, a także elementy małej architektury krajobrazu czy systemy nawadniające. Czy jeżeli przyjdziemy kompletnie zieloni, na przykład z pomysłem, żeby zagospodarować sobie balkon,
to będzie ktoś, kto nam pomoże? Oczywiście, to w pierwszej kolejności udałabym się do pawilonu 5A, gdzie swoje stoisko będzie miał Uniwersytet Przyrodniczy, gdzie na tym stoisku będą specjaliści, będą udzielać porad, między innymi opowiedzą o chorobach roślin, a także o tym, jak hodować rośliny, jak je sadzić, jak zaprojektować ogród, a potem z tą wiedzą możemy sobie przejść właśnie do kiermaszu ogrodniczego, do pawilonu 5, gdzie będzie można te rośliny kupić. I też jak podlewać, chyba to też nie jest taka prosta sprawa, bo przelać rośliny jest to bardzo łatwo. To prawda, to prawda. Sama nieraz miałam z tym do czynienia, ja tak szczególnie przed okresem wakacyjnym, przed wyjazdem, kiedy na 3 tygodnie uciekałam gdzieś z mieszkania i trzeba było tymi roślinami jakoś tam się zaopiekować. Jeśli chodzi o temat nawadniania, to jest on bardzo wdzięczny, ponieważ obecnie mamy problem, prawda, po pierwsze z wodą, z drugiej strony mamy problemy klimatyczne, związane z suszą, w związku z czym też będzie można na Gardenii uzyskać poradę na temat tego, jak nawadniać, jak wykorzystywać te zasoby wodne. Chciałam jeszcze wrócić do tematu warsztatów, o których wspomniałaś na samym początku. Jakie to będą warsztaty? Tych warsztatów będziemy mieć naprawdę całą masę. Takie najbardziej warte polecenia to będą między innymi warsztaty z Wojciechem Wardeckim, znanym blogerem ogrodniczym. Po raz pierwszy na targach Gardenia zaprezentuje on możliwości tworzenia wianków na podstawie sukulentów. Także będzie można przygotować wspaniałą kompozycję, która przez długi czas będzie zdobić nasz dom. Także serdecznie zapraszamy do udziału w tych warsztatach. Od lat na Gardenii odbywają się rodzinne warsztaty ogrodnicze, skierowane przede wszystkim do młodszego pokolenia, super, u którego również warto zaszczepić to zamiłowanie do ogrodnictwa. Poprowadzi je Witold Czuksanow. Oprócz tego porad na żywo będzie udzielał Marek Jezierski, z którym warto też sobie porozmawiać i zapytać o podstawowe rzeczy dotyczące uprawy roślin, nawożenia, nawadniania, czy hodowli właśnie roślin ogrodowych. Termin Gardenii też nie jest przypadkowy. Nie jest w ogóle przypadkowy. Gardenia przypada w jedno z milszych świąt. To są walentynki. Dokładnie. Gardenia odbywa się w dniach 13-15 lutego. Natomiast 14 lutego mamy nie lada gratkę dla miłośników zieleni. Miasto Kutno przygotuje przepiękne, kolorowe, fascynujące i pachnące warsztaty florystyczne. Ja gdzieś doczytałam takie hasło: zakochaj się w ogrodzie. Tak. W tym roku z uwagi na to, że Gardenia przypada w walentynki, promujemy targi jako możliwość zakochania się w ogrodzie swoim, ogrodzie sąsiada, a przede wszystkim chodzi nam o to, żeby wśród miłośników ogrodów, osób, które bardzo lubią zieleń, wzbudzić jeszcze większą miłość do naturalności. Czy nas, poznaniaków, czekają jeszcze jakieś atrakcje poza tymi, które wymieniłaś? Tak, oczywiście. Na dwóch scenach w pawilonie 8A będą odbywały się również pokazy cięcia drzew, krzewów ozdobnych i owocowych, a także róż. Także to wydarzenie będzie odbywało się w drugi dzień. Co prawda dzień drugi kierowany jest głównie do profesjonalistów, ale osoby, które należą do tak zwanej szerokiej publiczności, również mogą tego dnia pojawić się na targach. Dla nich specjalna została wylosowana taka pula specjalnych biletów w promocyjnej cenie, które warto kupić z uwagi właśnie na te warsztaty, o których wspomniałam. Ty jesteś kobietą. Ogrodnictwo do tej pory kojarzyło się z mężczyznami trochę, no bo wiesz, faceci przy tych kosiarkach, w tych ogrodach. Ogrodnik zawsze był facetem. Pamiętam, że jak mieszkałam jeszcze poza Poznaniem, to do sąsiadów przyjeżdżali regularnie ogrodnicy i to byli zazwyczaj panowie. Tak, to prawda. Było parę kobiet, które trochę złamało ten stereotyp mężczyzny w ogrodzie, chociażby Maja w ogrodzie, która oczywiście przecież świetne programy ogrodnicze robi. Jak to się stało, że trafiłaś do tej branży? Moja przygoda z targami Gardenia zaczęła się ponad 5 lat temu. Początkowo dołączyłam do zespołu targów Gardenia jako osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami, za PR. Budowałam dobry wizerunek targów, kreowałam dobre imię wydarzenia. Miałam kontakt z mediami, opiekowałam się też partnerami i stowarzyszeniami. Dyrektorem projektu jestem ponad 1,5 roku i awans dla mnie i objęcie tego stanowiska było i jest właściwie naprawdę wielką przyjemnością. Byłam bardzo zżyta z tym projektem i do dzisiejszego dnia bardzo fajnie się w nim odnajduję. To prawda, że mamy przewagę mężczyzn, ale jest wiele bardzo
fajnych osobowości w branży ogrodniczej, które nie tylko są tak znane jak Maja Popielarska, ale są to też właścicielki, osoby zarządzające różnego rodzaju przedsiębiorstwami ogrodniczymi z branży nasiennej, czy chociażby z branży opryskiwaczy, gdzie naprawdę warto się od nich uczyć, warto z nimi rozmawiać, przybywać, zasięgnąć porad i czerpać przede wszystkim z ich doświadczenia. Jak długo uczyłaś się branży ogrodniczej? Bo to nie jest prosta branża. Cały czas się uczę. Myślę, że 5 lat to za krótko. Mhm. Właściwie każde spotkanie z klientem, wystawcą, naszym partnerem uczy czegoś nowego. Dowiadujemy się nieustannie ciekawostek. Branża ogrodnicza dynamicznie się rozwija. Co roku są nowości. Co roku jest bardzo wiele inspirujących rozwiązań. No niełatwo jest je poznać, ale staramy się iść z duchem czasu i być na bieżąco z branżą. Nie tylko podczas targów Gardenia, ale przez cały rok. Tak? Gardenia odbywa się przez 3 dni, ale my jesteśmy w kontakcie z branżą właściwie 24 godziny na dobę. Czyli naocznie widzisz, jak to wszystko się zmienia. Tak, to prawda, to prawda. Widać to po prostu każdego dnia. Czy był ktoś w trakcie twojej współpracy z targami teraz, kto szczególnie cię zainspirował tą branżą? Tak, w ciągu 5 lat miałam przyjemność poznać grono ludzi, którzy bardzo mnie inspirowali i robią to do dnia dzisiejszego. Wierzę w to, że wraz z rozwojem branży ogrodniczej będę tych osób poznawała jeszcze więcej. Także naprawdę jest to bardzo przyjemny temat i do rozmowy, i do spotkań, i do przeżywania. Jak zmieniały się targi, odkąd zaczęłaś pracować przy tym projekcie? W pierwszych latach istnienia targów, czyli na samym początku, był to mały kiermasz ogrodniczy w jednym pawilonie, dosłownie z kilkunastoma wystawcami. Kiedy ja dołączyłam do projektu, było tych wystawców już kilkuset i ten poziom utrzymujemy cały czas. Każdego roku wprowadzamy nowości, zarówno w programie wydarzeń, jak i również w obrębie całej logistyki targowej. Szukamy rozwiązań, które będą satysfakcjonujące zarówno dla wystawców, jak i naszych zwiedzających, czyli tej całej masy kochającej ogrody i zieleń. Czy wystawcy przyjeżdżają do was z całego świata? Targi Gardenia są największą imprezą ogrodniczą, biznesową i dla szerokiej publiczności w naszym kraju. Oczywiście z roku na rok rośnie też ranga międzynarodowa. Pojawiają się zarówno wystawcy z zagranicy, jak i również zwiedzający. Także jak najbardziej jest to impreza międzynarodowa. Czy inspirujecie się też wystawcami? Czy oni wam zgłaszają jakieś potrzeby, jakieś tematy, które warto byłoby poruszyć na targach? Oczywiście. Po każdej imprezie targowej jeździmy do wystawców, spotykamy się z nimi na bieżąco i rozmawiamy o wydarzeniu, słuchamy ich potrzeb, właściwie zarówno wystawców, jak i zwiedzających. Bo z jednej strony mamy wystawców, którzy mają określone potrzeby czy wymagania, a z drugiej strony mamy zwiedzających, którzy też chcą być na bieżąco, czy z trendami, czy z rozwiązaniami ogrodowymi. Także jeździmy, słuchamy i w oparciu o rozmowy z naszymi partnerami tak naprawdę tworzymy targi Gardenia. Tak sobie teraz pomyślałam, że przecież magazyn, który produkujecie, Lider Biznesu Ogrodniczego, to jest takie przedłużenie targów Gardenia. Tak, dokładnie. Jest to czasopismo, dzięki któremu mamy być w całym kontakcie w ciągu roku z naszymi czytelnikami i uczestnikami targów. Jest to czasopismo branżowe, które dociera między innymi do centrów ogrodniczych, czyli dzięki temu możemy na bieżąco z tymi klientami targów być w kontakcie. Możemy przekazywać im wiedzę, ale także podpytywać się, czego oczekują od nas i od projektu. Czy jest coś takiego jak trendy w ogrodnictwie i to się zmienia? Tak, są trendy w ogrodnictwie. Właściwie zmieniają się z roku na rok. Tak jak na przykład w 2019 roku bardzo modnym trendem był na przykład living coral, czyli połączenie koloru brzoskwiniowego z łososiowym. Tak w 2020 roku modnym kolorem w ogrodzie będzie niebieski, a właściwie wszystkie jego odcienie. Właśnie chciałam powiedzieć. Tak, błękit, turkus, niebieski, błękitny, tak, ciemnogranatowy. Także sadzimy wszystko, co jest właśnie w tym kolorze. Jeśli nie mamy ogrodu, to na pewno możemy wykorzystać też ten trend u siebie w domu. Wystarczy na balkonie posadzić wrzosy, a na przykład na oknie postawić błękitnego storczyka, jak już wspomniałam wcześniej, jedne z moich ulubionych. Także naprawdę te trendy się zmieniają, są bardzo dynamiczne. Jednym z ciekawszych trendów, który w ostatnich latach jest coraz więcej panuje,
i króluje w ogrodach, to jest jeszcze ta taka naturalność, czyli odchodzimy od tego plastiku, o którym się tak mówi bardzo dużo i który jest taki groźny dla nas. I zarówno firmy ogrodnicze, jak i które produkują artykuły czy sprzęt ogrodowy, idą w kierunku właśnie tworzyw, które można potem przetworzyć. I takie trendy też również są w ogrodnictwie. Wiesz, co mnie zawsze przeraża, jeśli chodzi o ten plastik, o którym mówisz, te sztuczne kwiaty na grobach. Bo ja odwiedzam dziadków na grobach regularnie i po prostu cały cmentarz zalany jest tymi plastikami. Ja wiem, że to jest trwałe, że jak się przyniesie na jedne święta, to do drugich wytrzyma, ale chyba to też powinniśmy ograniczyć. Jestem podobnego zdania. Świadomie staram się wybierać produkty, które ograniczają tą produkcję tego plastiku. Natomiast jeśli chodzi o te sztuczne kwiaty, o których wspomniałaś, nigdy nie byłam ich miłośniczką czy zwolenniczką. Zdecydowanie wolę naturalne, pomimo że one są mniej trwałe. I nawet trochę się dziwię, że ludzie używają tego typu rzeczy, ale też oczywiście nie chciałabym nikogo oceniać. Ale z drugiej strony mogę z doświadczenia też powiedzieć jedną rzecz, że podczas targów Special Days, które towarzyszyły dotychczas Gardenii, akurat w tym roku odbywają się w nieco późniejszym terminie. Miałam przyjemność zobaczyć kompozycje ze sztucznych kwiatów, chyba to było 2 lata temu, które były przygotowane w tak piękny i profesjonalny sposób, że trudno było na oko ocenić, czy to jest sztuczny kwiat, czy żywy. Dopiero po dotknięciu było właśnie, można było to sprawdzić. Są takie rzeczywiście, ja pamiętam, moja mama kiedyś znalazła taki fragment torczyka, właściwie całą górę z kwiatem, łodygę z kwiatem. I kiedyś przyszłam do niej i tak patrzę w tę donicę i mówię, ale ci pięknie zakwit storczek, a mama mówi, to sztuczny. Ale wyglądał jak żywy, naprawdę. No, właśnie, myślę, że technologia też idzie do przodu, więc jakby te kwiaty sztuczne mogą naprawdę bardzo, bardzo przypominać nawet prawie w 100% żywe, aczkolwiek ja jestem miłośniczką żywych, ja które po prostu pachną, są intensywne i po prostu dużo piękniej wyglądają. I jeśli chodzi o cmentarze, to na przykład długo trzymają się róże. Tak, to róże prawda. Róże są w stanie naprawdę przetrwać. A najlepiej, jak jest mróz. No niestety tak, w tym roku nie ma mrozu. To prawda, że nawet podczas mrozu można te kwiaty spokojnie wsadzić do wazonu i gdzieś tam te groby zdobią nawet w czasie zimy. No właśnie. Czyli co? Czyli w tym roku mamy trend niebieski. Dokładnie tak. Szukamy wszystkiego, co jest niebieskie. Tak. Tak sobie wyobraziłam ten balkon taki niebieski. To by fajnie wyglądało nawet, ci powiem. Ja balkon mam niestety bardzo malutki, więc nie będę mogła go aż tak mocno przyozdobić, ale na pewno do wazonu będę wsadzać margaretki. O, super. Bardzo fajny także pomysł, polecam, chyba ci go ukradnę. Polecam serdecznie. Mamy parapety, mamy stoły, mamy lady, mamy różnego rodzaju meble, które można też Półeczki tym kolorem dokładnie, ładnie przyozdobić, a mamy tyle przepięknych odcieni, że nawet to nie musi być tylko niebieski. Czyli rozumiem, że w tym roku na Gardenii, na kiermaszu też będą niebieskie motywy. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Czyli mamy miejsce, w którym poszukamy sobie tego, co chcemy tak naprawdę. Jak wyglądają przygotowania do takich targów, bo to jest ogromna impreza. Przygotowania są bardzo skomplikowane. Mamy naprawdę bardzo duży zespół targowy, przez który rozumiem nie tylko ten główny zespół, który jest w kontakcie z naszymi zwiedzającymi czy wystawcami, ale także duże zaplecze logistyczne. To jest po prostu olbrzymia machina, którą trzeba złożyć w całość i nadzorować, współpracować z wieloma działami. Z jednej strony mamy zabudowę, którą trzeba zgrać z naszymi wystawcami, z drugiej strony mamy program wydarzeń, który należy odpowiednio zaprezentować, zapromować, a także przygotować pod kątem merytorycznym z naszymi partnerami. Także no jest to bardzo duża ilość pracy, bardzo intensywna, ale ja jestem typem człowieka dosyć dynamicznym i bardzo dobrze czuję się w takich warunkach. Czyli adrenalina. Tak, dokładnie. Im jest więcej pracy, tym lepiej pracuję. Jestem bardziej wydajna i bardziej skupiona, wbrew pozorom. Czy kiedy targi się kończą, to wy już zaczynacie przygotowania do kolejnej imprezy? Dzień po targach Odpoczywacie, tak. Oczywiście, ale przede wszystkim czujemy niesamowity smutek. Dlaczego? Bo telefony przestają nagle dzwonić. Następuje wielka, wielka cisza. Jest głucho. Nikt nie dzwoni, nikt nie pyta. Jest to bardzo dziwne uczucie, w szczególności, że przed targami około miesiąca jest taki ten najbardziej intensywny czas, kiedy te telefony urywają się praktycznie od rana do późnego popołudnia, czy nawet wieczora. Także odpoczywamy po targach, ale jak najbardziej też ruszamy oczywiście z przygotowaniami do kolejnej edycji. Tak naprawdę targi przygotowujemy praktycznie przez cały rok. Najpierw tworzymy przykładowy
plan? Plan przedsięwzięcia. Zastanawiamy się nad tym, jak zmienić, urozmaicić, co nowego stworzyć pod kątem merytorycznym, jakie branże pobudzić do tego, żeby gdzieś tam zaistniały na targach, bo wiadomo, że ogrodnictwo to są nie tylko rośliny, nawozy, ale także i mała architektura ogrodowa, to są również grille i wiele, wiele i innych sektorów. Tak, sprzęt, maszyny duży. Ogrodnicze, dokładnie. To mogą być małe narzędzia ogrodnicze, które używamy w ogródku kopiąc rośliny na przykład, ale także i taki bardziej skomplikowany sprzęt do pielęgnacji terenów zieleni. Także przygotowania trwają przez cały rok. Jest to długi proces, który następuje i zmienia się w zależności od rozmów, które przeprowadzamy właśnie z wystawcami i zwiedzającymi. Skąd czerpiecie pomysły na targi gardenia? Jeździcie też za granicę, obserwujecie, oczywiście, jak te targi wyglądają gdzie indziej? Tak, oczywiście. Bardzo często bywamy za granicą w różnych częściach świata. Ostatnio byliśmy na przykład na targach IPM Essen. Bardzo przepiękna wystawa, bardzo kolorowa, intensywna. Mnie osobiście najbardziej jednak urzekły targi w Zurichu, które po prostu były dla mnie fenomenalnym przeżyciem. Ogrody pokazowe tam naprawdę wyglądały przepięknie. Do tego na pawilonach naprawdę przepięknie pachniało. Od razu jak się wchodziło, czuć było atmosferę także nosem. Najfajniejsze wspomnienie, które mam z tych targów, polegało na tym, że tam ta przestrzeń ogrodowa była podzielona na ogrody tematyczne. Jednym z tych ogrodów to był taki ogród skalny, który kojarzy się oczywiście z górami. I ja, wchodząc do pawilonu, czułam mech, który znajdował się w ogrodzie na samym końcu. To było dla mnie niesamowite przeżycie, naprawdę. Także naprawdę gorąco polecam targi zagraniczne. Chciałabym, żeby nasze polskie tak wyglądały w przyszłości. Wierzę w to, że jest to potencjał. Ale jesteśmy w stanie coś takiego zrobić. Oczywiście, jesteśmy w stanie przygotować coś takiego, ale potrzebujemy tutaj pomocy ze strony naszych wystawców, w szczególności producentów materiału szkółkarskiego, którzy po prostu będą chcieli z nami takie ekspozycje przepiękne przygotować. Mamy w planach kilka takich ekspozycji na kolejne lata, ale jest to dosyć duże przedsięwzięcie też logistyczne. Takie ogrody pokazowe buduje się na kilkanaście dni przed targami, więc taka część ta logistyczna też jest dosyć skomplikowana. Ale wyglądają przepięknie, także jeździmy na targi zagraniczne, jesteśmy obecni zarówno Jesteście na bieżąco. Tak, na bieżąco zdecydowanie. Oczywiście też podglądamy nasz rodzimy ogródek. Jeździmy też na targi w Polsce, na mniejsze, większe wydarzenia, kiermasze też ogrodnicze, na imprezy rolnicze, plenerowe, które zawsze mają ten kiermasz ogrodniczy taki towarzyszący. Szukamy inspiracji właściwie wszędzie. Ale ogrody pokazowe w Poznaniu na targach też są. Tak, oczywiście. Będą ogrody pokazowe, jak co roku. Będą się znajdowały w pawilonie piątym. Przygotuje je Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Ogrodów. Tematem przewodnim tych ogrodów pokazowych będzie miasto przyjazne dla zwierząt i owadów. Czyli taki bardzo temat nośny, no który jest na czasie. Właśnie, bo ja obserwuję to, co się dzieje w Poznaniu ostatnio i jest taki nacisk na to, żeby tworzyć takie małe miejsca zielone, małe skwery, które się obsadza różnymi rzeczami, trawami. Ostatnio trawy w ogóle widziałam, że są popularne. Tak. Trawy są popularne od jakichś 2-3 lat, w szczególności te wysokie. Nawet bym powiedziała, że ten trend będzie popularny jeszcze przez pewnie kilka sezonów. Trawy są coraz modniejsze. Mogą być to trawy ozdobne lub mniej ozdobne i naprawdę fajnie wpisują się w klimat ogrodu i w ten taki trend eko, bym nazwała. Tak bym nazwała, taki naturalny ogród. Dzięki tym trawom ten ogród ma taki wymiar naturalny. Zresztą jak idziemy sobie na przykład do lasu na spacer, to możemy też sobie obserwować, prawda, które rośliny występują ze sobą w symbiozie i którym dobrze jest ze sobą wzajemnie i ten taki trend też przenosimy do ogrodu. Kiedyś ogród był, króciutko trawa musiała być przestrzeżona. I pełno iglaków. Tak, dokładnie. Prawda, tu dokładnie. Wszędzie, tak. To jest jedna z bardziej popularnych roślin w Polsce mimo wszystko cały czas, ale powoli nasze społeczeństwo gdzieś tam się edukuje, rozwija, myśli o tym, co chce sadzić w ogrodzie i właściwie już odchodzimy od takich roślin typu właśnie tuje na rzecz takich właśnie mniejszych krzewów. Forsycje są bardzo popularne. Tak, dokładnie, oczywiście. Piękne, wdzięczne, wyglądają naprawdę przecudnie w ogrodzie. Tylko szkoda, że tak krótko kwitną, kurczę. To jest pech. To samo jest z magnolią, to też jest przepiękny widok, ale jest po prostu bardzo, bardzo krótki. Mówiłaś o trendzie eko, że w dobie właśnie tego zaśmiecania środowiska i całego świata i problemów z tym związanych,
Jakby wiele branż idzie też w ekologię. Czy zauważasz to też w branży ogrodniczej? Tak, oczywiście. Wśród producentów widać to przede wszystkim na przykład w temacie opakowań. Tak, te opakowania się zmieniają, nie są już wcale plastikowe. Widać to także w procesie produkcyjnym. Naprawdę producenci zwracają uwagę na to, z jakich materiałów powstają dane produkty, bez względu na to, czy to są nasiony, nawozy, czy na przykład meble ogrodowe. Z takich popularniejszych rzeczy to właśnie jest to, że na przykład mała architektura ogrodowa bardzo idzie w kierunku eko i bardzo się zmienia. My już nie kupujemy plastikowych krzeseł do ogrodu, tylko właśnie drewniane, z kamienia, metalowe, szklane, takich naturalnych tworzyw. Do tego przyozdabiamy je na przykład materiałem, czy to jutowym, czy jakimś innym, takim, bym powiedziała, troszkę bawełnianym, który ociepla ten ogród. I ładnie wygląda. Dokładnie. Sprawia, że jest nam miło, nie tylko dotykając, ale także przede wszystkim jest to przyjemne dla oka. Gardenia za dwa dni. Przypominam, proszę Państwa, mamy wtorek, czwartek się zaczyna i słyszę cały czas, że Twój telefon wibruje, tam ciągle się coś dzieje. Tak, cały czas nieustannie. Ten ruch, o którym mówiłam. Cały czas nieustannie. Jak wyglądają te Twoje właśnie takie dwa dni, już ten najgorętszy okres przed targami? Czy Ty śpisz? Tak, oczywiście śpię. Co prawda ten sen jest bardzo ograniczony, jakieś 4-5 godzin na dobę, ale ja jestem dość aktywną osobą i jakoś więcej mi to nie przeszkadza. Na pewno postaram się troszeczkę zregenerować. Myślę, że wybiorę się gdzieś tam poćwiczyć. Sama aktywnie żyję, staram się żyć zdrowo. Jesteś eko. Dokładnie, staram się, bo dlatego te trendy w ogrodnictwie i w gardenii również będę wdrażać i rozwijać, bo muszę też troszeczkę gdzieś tam tą głowę odseparować od tego, co się dzieje. Natomiast ten dzień targowy wygląda tak, że już jest pełna koncentracja i gotowość w 100%. Czyli wstajesz o której? 4:45 zazwyczaj. Matko, tak jest ciemno tej pory. Jeszcze jest ciemno, ale za chwileczkę już będzie jasno. Ja jestem na pewno nie jestem sową, raczej skowronkiem. Zdecydowanie lepiej mi się też pracuje od rana. Jestem bardziej wydajna i łatwiej mi się wszystko kojarzy. Także zdecydowanie wolę wstawać wcześniej, ale za to jak mogę, to kładę się też wcześniej spać. Czy w czwartek rano całym zespołem ruszycie na pawilony zobaczyć, czy wszystko gra? Tak, oczywiście od wczesnych godzin porannych będziemy sprawdzać, czy na pewno zabudowa jest w porządku, czy wszystko jest ładnie posprzątane, czy wszystko jest gotowe. Będziemy sprawdzać całą logistykę, prawda? Chodzi tutaj o wejścia, czyli wpuszczanie naszych zwiedzających na teren. No, zrobimy sobie na pewno gruntowny obchód po pawilonach i sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Musi być wszystko na tip-top. Czy znasz wszystkich wystawców, którzy się pojawią? Z przykrością muszę stwierdzić, że nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest ich ponad 400, w związku z czym nie jestem w stanie wszystkich znać osobiście, ale z dużą większością jestem w stałym kontakcie. Oczywiście targi są też doskonałym momentem, żeby przywitać się z nowymi wystawcami. Myślę, że każdy z nich spotka się z jakimś członkiem naszego zespołu. Koleżanki też z działu obsługi wystawców będą aktywnie bywały w terenie. Na pewno też się z nimi przywitają, więc jeśli ja nie będę miała okazji przywitać ich osobiście, na pewno zrobi to mój zespół. Gdzie szukać informacji? Gdzie my, poznaniacy, możemy poszukać informacji na temat targów? Myślę, że najłatwiej będzie wejść na stronę www.targigardenia.pl, gdzie znajdziemy wszelkie informacje o wydarzeniu, czyli program wydarzeń, ceny biletów, godziny otwarcia, a także wiele ciekawostek o tym, co będzie się działo na targach. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa na targi Gardenia, proszę Państwa. Serdecznie zapraszamy. Będzie kwitnąco, inspirująco, pachnąco. Niebiesko. Niebiesko. Każdy znajdzie dla siebie coś wspaniałego. Dodam tylko jeszcze jedną rzecz, że z uwagi na to, że Gardenia przypada w walentynki, tutaj jest taki mój apel może do mężczyzn, którzy kochają swoje żony lub swoje partnerki. Myślę, że warto je zabrać na targi Gardenia właśnie 14 lutego i pozwolić im kupić nieco fajnych rzeczy kolorowych, przepięknych do ogrodu lub do domu. I to, proszę Państwa, będą wyjątkowe i nietypowe walentynki. Dokładnie. Bo spędzone na targach wśród pięknej roślinności. Może tam gdzieś panowie zerwą swoim kobietom jakiś ładny kwiat. Panowie będą mogli na przykład troszkę zająć się maszynami, kosiorkami, innymi maszynami ogrodowymi, a panie spokojnie sobie pochodzą po pawilonie kiermaszowym i wybiorą najpiękniejsze rośliny ich zdaniem. Bardzo fajna zapowiedź, to mi się podoba. Sama przyjdę. Jeszcze nie wiem, czy z partnerem. Zapraszam serdecznie. Zapraszamy serdecznie, gdybyś zrobiła duże zakupy. Kupy, pomogę Ci je przenieść do samochodu. No bardzo Ci dziękuję, proszę Państwa. Taka zapowiedź to naprawdę zachęca do tego, żeby odwiedzić targi Gardenia. Paulina Maniecka, dyrektor targów, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. A Państwo, jeżeli nie macie planów na walentynki albo
stwierdzicie, że czas wreszcie zabrać się za swój ogród, balkon, zapraszamy już w czwartek na Międzynarodowe Targi Poznańskie na Gardenie. Ja dziękuję za dziś i zapraszam za 2 tygodnie. Podziel się sukcesem. Audycja sponsorowana